Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 1. Mianowicie znaleźliśmy Fletchera. Wreszcie się uczę, wiecie, żeby przechodzić do Chodzi o konkretów Neka, i tak? o. Chyba go Po znalazłem. prostu Co? wejdźmy już w grę. Gdzie on Przypominam jest? W łapka innym, w lepszym górę. świecie. O Górę i cholera! To komentarzach i znaczy, że będę tutaj subskrypcjach tkwił do i końca życia. Instagram na Miałem dole nadzieję, że jest ten i Benzwał kanał z jednak wróci. vlogami. Teraz Jeśli mam kłopot. Myślisz, że Benzwał. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Dobra, ale to już chyba nie nasz problem, zgaduję. Chciałem wam to pokazać z tego względu, że no, ostatnio szukaliśmy Fletchera i gdzieś zniknął nasz amigo. I teraz tak, co robimy? Ja już mam absolutnie cały plan ułożony. Mianowicie tak, wymieniamy bryłki rudy u handlarzy, co nie? To jest ważna część tego planu. Więc chodzimy sobie i tam gdzie tam możemy jakieś tego wymienić, coś tego, owego. Na przykład u Huno na pewno możemy to wymieniamy. O! Nie, to jest ostrze. Myślałem, że... A tu jest zwykły stal. Dobra, to może mu sprzedamy w sumie te miecze wszystkie. Myślałem, że to się skończyło dawno temu. Nie chciałbym mieć teraz wyjścia. Więc tak, więc wymieniamy siano na bryłki rudy, w sensie wszystkie przedmioty na bryłki rudy, to jest pierwsza sprawa. A potem idziemy do Diego i tam koło Diego jest Diego oraz jego jakiś tam, w ogóle jakiś amigos tam jest. I chłop też do nas ma zadanie, ale to wam pokażę później, dlatego w tym momencie zaczynamy. Obejdziemy sobie na szybko, powymieniamy i będzie gitać. I będzie sztos. W ogóle stać mi już, bo patrzcie, tutaj nawet będzie zapis. O, byłem w środku, co nie? Tak jakby zapłaciłem, bo tam 1000 rudy można zapłacić, wejść. I tak zastanawiałem się, czy to się opyla, nie? Czy jakby zapłacę 1000 rudy, a wyciągnę więcej, jak tam wejdę. I wydaje mi się, że w istocie tak jest. Tyle, że problem jest taki, że ja tam w sumie mogę wejść za friko, co nie? Ja tam mogę wejść, słuchajcie, za friko. I wydaje mi się, że jak mogę tam wejść za friko, to ja tam sobie nie będę płacił 1000 bryłek rudy przecież. Tylko po prostu wejdę za friko, porobimy tu zadania, dołączymy do tego obozu. Jest sztosik, co nie? Dobra. Pokaż mi. Mam tu tylko... Dexter. Dexter ma trochę siana i niestety brakuje... Okej, okay, ale ma fajną mapę. Wydaje mi się, że ta mapa jest Cox, dlatego wziąłbym, Dexter, słuchaj, tą mapę bym wziął od ciebie. I te wszystkie rudę, tą całą rudę bym wziął. Ale nie chciałbym być w jego skórze. A i w ogóle łuk znalazłem, to wam potem powiem. Jeszcze nie używałem w ogóle tego łuku, nie wiem, to nie wiem do końca, jak się używa tego łuku. Ale znalazłem łuk. Łuk został znaleziony w istocie. Nie wiem, czy te krzewy warto jest sprzedawać, w sumie to może lepiej nie. Dobra, te bronie chyba możemy, te niewykończone miecze, bo mam ich, no... Przyznam szczerze, wciul jest tych mieczy. Tutaj jakieś mięsko dorzucimy i chyba będzie gites, co? Pewnie masz rację. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Dobra. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiały. Dobra, nie, na pewno nie ogarniemy tego idealnie. Chyba że wodą. O. To się już nie powtórzy. Okej, okay. Jednak ogarniemy. No i gites. Dobra, lecimy dalej powymieniać jeszcze. Ten nas zaprowadzi, pamiętam, ten nas zaprowadzi do obozu na bagnach. Może w przeciwieństwie do tego poprzedniego ziomka, co nas zaprowadzał, to może tym razem z nim pójdziemy, a nie będziemy gdzieś chodzić po bokach. Byłoby koks. Dobra, 500 bryłek grudy chłop ma. No to ja bym te 500 bryłek grudy wziął, przyjacielu, od ciebie. No już mamy półtora kafla, 1500, to jest praktycznie, mam wrażenie, początek gry, a jesteśmy wciór bogaci. Więc w sumie koks. Dobra, mamy tu jakieś mięcho, mamy tu te miecze trzeba pooddawać, te miecze są koks.
No i dobra, jest git. Masz dla mnie jeszcze... ...że nigdy się nie nauczą. Dobra. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ile mamy? 2000 rudy. No to, kurde, powiem wam tak. Pozdro. Już nie pamiętam, z której strony szliśmy. Wydaje mi się, że... że z tamtej szliśmy? Chyba tak. Zaraz już będziemy przy końcu i zaraz już lecimy dalej z fabułką. Także na chillku jak coś. Zobaczmy w ogóle na tą mapę nową, która to jest ta mapa. Zobaczmy, czy ona coś daje. O, no tak, no pewnie, że daje. Tylko który to jest obóz na bagnach? Zgaduję, że obóz na bagnach to ten po prawo, gdzie my teraz jesteśmy. To zgaduję, że to jest obóz na bagnach. A nowy obóz? A nowy obóz? Gdzie jest nowy obóz? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Nie mam pojęcia, gdzie jest nowy obóz. Nie wiem. Dlatego szkoda, że nie poszliśmy z tym Gauganem. Bo teraz będę musiał się pewnie kurczę męczyć i ogarniać, gdzie jest jakiś obóz nowy. Nawet nie jakiś, tylko konkretnie jeden. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Trochę schrzaniłem. Wiem, że tu gdzieś po domach trzeba szukać. Mądra decyzja. Bo może będzie ten gościu z mapami, to on tam będzie miał zaznaczone. Wiesz, co dla ciebie dobre. Nie wiem, czy to nie był właśnie ten Dusty. Nie, jeden nie. Był tu jakiś ten mapiarz. Kartograf chyba. Hej ty! Mądry chłopiec. Nie ma... Ludzie zawsze... Kopa... Zaczekaj! Słyszałem, że gadałeś z Bludwynem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bludwyn znowu poprosi cię o datek. Kawę piję. Tyś kurwa ochujał? Facet ma dość. Ty, Heryka pojebało coś. Ile Heryk miał rzeczy? Herek, majster. Ile ty miałeś rzeczy? Hej ty, słyszałem, że nie chcesz płacić. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Widziałem, jak rozmawiał z paroma osobami. Przykład z tamtym gościem Herekiem. Jeszcze pożałujesz. Jeszcze wynajął. Jeśli chodzi o Hereka, to twoje ostrzeżenie jest nieco spóźnione. Na pewno rozmawiał z kimś jeszcze. Możesz mi wierzyć. Uważaj na siebie. Dzięki, przyjacielu. Mam to w dupie, tak szczerze. Jeszcze musimy mu napluć twarz temu Herekowi. Znów szukasz kłopotów? Pewnie, że tak. Myślisz, jeszcze że to twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną? Chcesz dostać w czapę? Cóż. Chłop na miecze teraz. A, już dość. Dobra. No i po facecie. No i tak, ewidentnie. O, możemy coś... O, proszę bardzo. No i koc, nawet nie wiedziałem, że potrzebuję jakiś... Dobra, ten Jesse jest spoko. Jessica. Hej ty, mądry chłopiec. Szukamy tego kartografa, a nie pamiętam, gdzie był ten gagatek. Ile razy mam wam po... Dobra. Niektórzy nigdy... Tak długo jak... Wolę zapisać, bo następny raz będę łyka kawusi ściągał. A chłop mi zaskoczenie mieczem przy fasoli i będzie lipa, no. Gdzie by ten kartograf? Zły? A może zły czymś handlujesz, co? Handlujesz czymś zły? Bo już nie pamiętam. O, znalazłem neka. Znalazłem neka. To świetnie. Nie, obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie. Serio? Chyba nic przede mną nie ukrywasz, co? Nek miał przy sobie taki dziwny amulet. Nie lubię, jak ktoś ukrywa przede mną rzeczy, które należą do mnie. Jakbyś znalazł... Postaram się o tym pamiętać, kiedy już znajdę ten amulet. Nie, czekajcie, bo muszę ogarnąć przyjęcie do starego obozu, czy...
Skati, rączka, rączka, świstak, torus. Chyba zły nie jest tutaj tego. Czemu ja mapę wyciągłem? Hej ty! Mądry chłopiec. Chłop, 102 metry. Mądry chłopiec. Ja tam się nie. Ja wolę zapisywać, bo tu może być niebezpiecznie, jak ten koleś mówi, że wynają. Znaczy, jak wynają taki bobów, no to spoko, nie? W sensie, to raczej. Jedyne co zrobimy, to se pozgarniamy jakieś ciekawsze rzeczy. W ogóle tutaj można każdego wyzwać na pojedynek i od buta go pociachać, czy jak? Czego znowu? Pora udowodnić, że marne dzieci. Pocałuj mnie w dupę. Do zobaczenia. Trzymaj się. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nawet nie pamiętam, gdzie był ten kartograf. Gdzieś może go pominąłem, nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Hej, ty! Nie pamiętam, czy ten kartograf był chyba zbugowany i on patrzył w ścianę, co nie? A gdzie był? Nie wiem. Czego tu szukałeś? Dobra, pogadajmy z Diego. Hej, ty! Czy to nie ty chcesz dołączyć do naszego obozu? Diego. A jeśli chcę? Mógłbym ci pomóc. Jak? Na zewnątrz obozu siedzi dwóch gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatom. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany z ostatnim transportem ze świata zewnętrznego. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się udać. Sam raczej nie dam rady. Co ty na to? A co się stanie, gdy już zdobędziemy amulet? To proste. Zwrócę go magnatom i odbiorę nagrodę. Przy okazji powiem im, że mi pomogłeś. Ta wiadomość na pewno dotrze do Gomeza. A co ty na to? Dokładnie. Nie. Albo dzielimy się po połowie, albo baw się sam. Niech będzie pół na pół. Nagrody wystarczy dla nas dwóch. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Pewnie. Pójdę z tobą. Świetnie. Daj mi znać, gdy będziesz gotów. Wydaje mi się, że już, aczkolwiek kliknę zapis, bo to wiecie jak jest. Dobra, no chodźmy. Jestem gotowy. Zatem do dzieła! Czekaj. Lecimy. Przydałaby się lepsza zbroja, bo jest tragiczna, jak mam być, a w ogóle nie mam żyćka, więc... Czekaj, majster. Tylko mi nie ucieknie wszystkie inne pajace, no. Ty, co ode mnie uciekają, biblet, kup. Dobra, idziemy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Śmiesznie skręca, jakby... Nie wiem, dziwnie strasznie, wiesz. Tak nienaturalnie, o. Tak bym to nazwał. Ja już sobie z tymi gagatkami rozmawiałem, dobra. Zapiszmy na... Na zapisie kawę piję. Oto jesteśmy. Daleko od twojego kumpla Diego. Mam ci przekazać pozdrowienie od Bloodwina. O, ty gnoju. Ale mnie podstępem wzięli. No, ale nie no. Nie no, halo. Nie no, co ty kurwa bezimienny odpierdalasz? Co on robi? Nie no, ten bezimienny to ma downa kompletnego, no. Nie no, w sensie... Nie no, kurwa, no. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. W sensie, nawaliłbym na spokojnie, tylko on kurwa nie wiem, Adama Małysa odpierdala. Odłóż tę cholerną broń! No już jesteśmy, masz wiem, szczęście. Rozumiem, już dalej, powiedz mi, że mnie zdradziłeś. No. Super, świetna robota. Zapisz, kawę piję. No to co, to pozgarniam po prostu z was. Co on odpierdala? Chodź tu! Gdzie ty biegniesz? Ale kurwa, co za... Dobra, wy to chyba macie kurwa gagatki przerąbane, mi się no wydaje coś. A, rozruba! Ty, wydaje mi się, że wam się coś pomyliło, ty no chodź tu kurwa, co ty robisz? Ty, majster! Facet ma dość! Chyba im się trochę tutaj pomyliły sprawy, że oni se tak będą ten.
Oni też mnie chyba atakowali, z tego co pamiętam, co nie? Więc... To śmieszne, że można ich po prostu tak zabić i... okraść Jessa. No ale dobra. No dobra, no to... Ale smutny idzie bez pałki swojej. Niestety. Ty, a my tego gagatkę też znajdziemy tutaj, po krwi go wytropimy. Jak zwierzynę. Chłopie, co ty? Chłop, co myślisz, że ucieknie? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej nawet możliwości najmniej. O, jest tu gagatek. Ale kurwa, amigos. O, se HP odrodził. Czekaj, co? Co się kurwa stało? Co zamierza? Następna bójka. No nie rozumiem tego. To nie mój problem. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Niektórzy kiedyś. Myślałem, że to się... No czemu go nie zastrzelam, że on chce mnie pobić? Ja tu tylko jestem ofiarą, no. No ale dobra. Taktycznie, frajera. Wyprowadźmy go tutaj na zewnątrz. No i koleżko. Nie, kurwa, nie tym razem. Nie! Nie tym razem. Wiesz co, zastanawiam się, jak bardzo Grimm jest ważny do fabuły, bo z tego co wiem to... Znaczy nie pamiętam, ale pamiętam, że w Gothicu chyba jeden... O. W Gothicu 2. To się robiło tak z frajerami. Ale zobaczymy jeszcze. Dobra, niech padnie, niech wstanie, niech przeprosi ładnie i pomyślimy. Pomyślimy, co dalej. Bo jeżeli on mnie będzie ciągle atakować, to po prostu, wiecie, mi się nie opłaca, co nie? To mi się po prostu go zaciupamy tutaj i nikt się nie zorientuje. A w ogóle fakt, że dodali opcję mordowania w tej grze, jest genialny. Ty kurczę, chciałeś mnie zwabić w pułapkę. Hej, stary, jedziemy na tym samym wózku. Ja też nie zamierzam ryć pod ziemią do końca moich dni. Dlatego wypełniam polecenia strażników. Ja też chcę dołączyć do obozu. Zresztą sam zasłużyłeś na cały ten bajzel. Dlaczego zadarłeś ze strażnikami? Osobiście nic do ciebie nie mam. To jak będzie? Wojna czy pokój? Nie mam nic przeciwko wojnie. Stary, mam już tego dość. Facet ma dość. Może mogłem pokój wybrać, co? Bo teraz będzie on się ciągle chciał bić, w sumie. A może mógłby tak wbić, że tak powiem, ten miecz głęboko wżyć, żeby już nie wstał? Dobra, ale chyba dostał dwa razy i chyba już się uspokoił, kurwa. Emocje z niego spadły. Dobra, idziemy do Diego, bo mamy ten list od tego Jana z tej kopalni. A po to zacząłem odcinek i 19 minut nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy zrobić na starcie. Witamy w Gothicu. Ale mnie tutaj, ale nie wiedziałem, że tutaj takie sprytne zagrania mogą robić tutaj. Jednak, no... Jednak to interesujące. Niby tak stara gra, a tutaj proszę. O! Kolejny poziom. Tylko nie wiem co... Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Dzięki. Trzymaj się. Ej, dobra, spytam o opinię w obozie. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. No. Scotty powiedział mi, że nie może się doczekać nad... I nie no, może nie się doczekać, się... kiedy staniesz do... Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłby... Moim zdaniem zły myli się co do Neka. Był uciążliwy, to fakt.
ale nie wierzę, żeby zdezerterował do nowego obrączka. Powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem, ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Bierz się do roboty. No ale... Trzymaj się. Ale to będzie ciężkie, żeby tu kurwa dołączyć. No to temu złemu jeszcze muszę oddać ten amulet, ale ten amulet jest super, no czemu ja mu mogę oddawać, no? Super jest ten amulet. Dobra, i zrobimy inaczej. Wiecie co? Idziemy na obóz na bagnach. Tak jest, idziemy na obóz na bagnach. Proste, że tak. Najpierw się w ogóle kimniemy, a potem idziemy na obóz na bagnach. Chyba powinniśmy po kolei najpierw do tego starego, chociaż nie wiem, czy to ma jakąś różnicę. Pewnie ten obóz na bagnach to my teraz 30 minut będziemy szli. Ej, ty! No ale dobra, już walić. Trzymaj się z dala od naszych chat. Mapa kolonii. Tylko gdzie jest ten nowy obóz? Ciesno, gdzie może być nowy obóz? Może tutaj po prostu nie ma, co? Ale wygląda to, jakby ta mapa była cała, więc w sumie... Pewnie masz rację. W sumie to nie wiem, dobra. Hej, ty! Czego z... Pora umar... To nie mój problem. To się... Boże. Poradziłem sobie z trzema kolesiami, to... Mam już dość... To poradzę sobie dalej. Dobra, który to Amigo na... A ten ty kto? Ty? A, ten, aha, w razie kłopotów ten nam pomaga, dobra. Warto zapamiętać. Wydaje mi się, że żadnych kłopotów nie mam. Dobra, chyba ten nas zaprowadzi tam, gdzie... Do tego obozu... A nie. Obawiam się, że nie. Zbieramy bagienne ziele. Gdyby... A czego, jeśli wolno spytać? Mam już dość tej planiny. Czyli to nie był ten. Z tym już gadaliśmy. To właściwie o. No dobra, no co? No oddam mu ten amulet, no. To świetnie. Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Wieście właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. No nie wiem, nie wydaje mi się. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Oj, przepraszam. No i super zły, ale wydaje mi się, że ten amulecik był koks. A nie odsprzedałbyś ty. Jak leci? Świetnie. Jeśli o mnie... Ręka rękę myje, co? Dokładnie. Czyli nie odsprzedasz mi, a to twoja chatka jest zły? Hej ty! Mądry Boja. Chłopiec. Nie no dobra, nie, już jakby odpuśćmy sobie okradanie, już chyba byłem w każdym domie tutaj jaki istnieje, więc może już sobie odpuśćmy okradanie i chodzenie i przeszukiwanie, czy aby na pewno każdy dom został opierniczony. Gdzie byli ci Amigo, co nas mieli? Nie wiem, zgubiłem ich gdzieś. Był taki koleś, pamiętam, mówił, że nas zaprowadzi do tego obozu, co nie? A szakal? Szakal. A nie, szakal to był tylko ten. Dobra. To mają nas chronić, kurwa, ale coś mu za bardzo nie idzie. O dobra, tu był ten koleś. Mam go. Namierzony został. Ile w ogóle mam siana? 2000, dobra. Teraz te amuleciki to pokupuję. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Tak. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! No idziemy, ale to będzie, słuchajcie, powiem wam, długa podróż. To na bank będzie długa podróż. No ale dobra, no chodźmy. Nie tak długo jak mnie to nie dotyczy. Podobno w ogóle na przykład i widziałem, że Izak miał... bo generalnie wiecie jaką jest największą zaletą nagrywania Actionem? Największą zaletą nagrywania Actionem jest fakt, że możesz sobie spauzować. Jeżeli wiesz, dygasz sobie i nic się nie dzieje, klikasz jeden przycisk i masz pauzę. To jest kurwa genialne. I teraz słyszałem, na przykład Izak mówił, że wprowadzili to w OBS-ie, tylko chyba nie w zwykłym OBS-ie, tylko tym Streamlabs OBS. Bo ja widzę, że w zwykłym OBS-ie nie mam, a teraz nie mam możliwości nawet zmienienia. A szkoda, co nie?
Bo tak bym se teraz pauznął i wiecie, bym nie musiał jak kurwa w 98 palić głupa i coś nam gadać, jakieś głupoty, co nie? Więc O, dostałem ekspasa, to spoko, no to jakby okej. Bo tak sobie w ogóle zerknę na mapę, żeby tak na przyszłość może wiedział. Okej, okay, nie na tą mapę powinien zerkać. O nie, ty, to obóz na bagnach chyba jednak nie jest tam, gdzie... To może być ten obóz tego. Nowy obóz to może być. Ten po prawo. No i co, jak speak? A? Ja bejtuję, ty... Ja płacę, ty dzwonisz. O, co to było? Zbugowany wodospad to był. A w ogóle jak ostatnio szedłem nocą po tych lasach, to takie drzewo... To jest. To drzewa odpierdalałem, jakieś dziwne akcje wam powiem. Nie wiem, czy tak ma być, ale wątpię chyba. Dobra, tu się... Tu już za nas robotę odpieprzają zwierzaki. Chociaż z drugiej strony exp się sam nie wbije, tak? Więc kurwa, naszego bym sabotował i zabił. Nie no, bijemy się, ty, chodź tu. O, ty. O, pomóż mi! No i git, 70 doświadczenia piechotą nie chodzi, tak? No, przy okazji z dwa grzybki ściągniemy. Czemu by nie? Ja fan. Szkoda, że tylko jest jeden rodzaj grzybów. Ja to lubię sobie grzybki pościągać tutaj. Pozbierać. I pyk, elegancko zabiłem krwiopijcę. Dobra, mapa, ważne żebyśmy zapamiętali jak tu się idzie. Dobra, wszystko wiem, no idziemy. A to co, jakieś fajeczka? To jest, fajeczka. Możemy ściągnąć jaszczury, żeby za nami biegły, to nam może amigos... I powiem wam, te jaszczury to są kurwa strong, wam powiem. Te jaszczury to są strong. Oj, zostaw mnie. Żeby nie zepsuć, to zapiszemy na ten tego. O, easy doświadczenie. O, przecież ja mam łuk! Patrzcie to! Pierwszy raz możemy ogarnąć łuk. Tylko gdzie ja wam znajdę teraz ten łuk, to wam powiem, może być ciężko. Zobaczcie ile mam tych broni. Jest i łuk. O, nie mam tyle zręczności. 8 punktów mi brakuje. No niestety. Szkoda. Dobra. Nie healuje się żadną potką, jebać. Będziemy po prostu unikać zagrożeń. Mamy naszego tutaj guarda, który nas strzeże, więc jest gites. Dobra, na mapę warto jest zerknąć cały czas. Ty my się cofamy chyba, co? Nie wiem, jakieś. Nie wiem, ta mapa strasznie dziwnie coś pokazywała, nie? Że ją pokazywała, że chyba idziemy w drugą stronę, a teraz idziemy tam, gdzie mieliśmy. Tam gdzie sądziłem, że pójdziemy. Koko. Easy 50 expa. Easy 50 expa. Ile w ogóle do następnego poziomu? Jak to pod B się patrzyło. Tylko tysiaczek, a mamy 15 punktów umiejętności. 15 punktów umiejętności. Ja nie wiem na co to wydawać. Tyle mamy punktów umiejętności. Nie wiem czy nie lepiej, właśnie, a nie wiem czy nie można zrobić tak, że na przykład dołączymy do starego obozu, a potem dołączymy do nowego obozu i tak po prostu na koniec tylko wybierzemy, które faktycznie realnie... Super sobie radzisz. Nie no, jak w takim tempie będziemy expo zdobywać, to ja chyba będę baitował wszystkie stwory po drodze, ty. 700 brakuje. Gdzie 690, to już czuję, że ta gra się tu zaraz buguje, więc lepiej saveik. Dla pewności.
Ja nie wiem, jakie są później ceny pancerza, ale wydaje mi się, że jeżeli zapłaciliśmy za jakieś kurwa spodnie, które mam wrażenie, że chociaż nie, no dały dużo, bo jak porównuję sobie, jak wcześniej uderzały nas na przykład ścierwojada po tym pancerzu, to, ale no dobra, daliśmy za to 500. No i mamy obóz na bagnach. Jest i on. Jest i obóz na bagnach. Zobaczymy jeszcze na minimapę, znaczy na minimapę, na mapę. Tak jest. To jest obóz na bagnach. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Dzięki. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Zapytaj o Korkaloma. Sorry. To on opiekuje się nowicjuszami. Dobra. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Super, znaczy ja tu głównie jestem was pookradać trochę, także raczej bym za dużo nie liczył, ale dobra. Siema. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Nie powinienem tak Jesteś mówić, w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Zważysz, że ten koleś to jest ma potężne upośledzenie. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Spoko. Nie no, zasady to jest, to wiecie, zasady trzymamy się, jebać policję. Wiadomo. Zasady zawsze są trzymane. Ludzie zawsze gadają. Dobra, ja bym się pierwszy co to zaskurwa. Ej, ty! Uspokój się. Ja się tylko kimnę. Wynoś się stąd! Już idę. Tylko daj się mi się kimnąć. Ludzie zawsze gadają. Dobra. Hej, ty! O. Trzymaj tak, się tak, z dala trzeba, od naszych trzeba... chat. Dobra, ja sobie to porobię w sumie później. Dobra. Pogadajmy. Cześć. Jestem tu nowy. Gerwar z Ridi. Gerwar z Ridi. Co jest? Niech śniący będzie z tobą. Gerwar z Ridi. Wszystko w porządku, kolego? Odezwałeś się do guru. Nigdy więcej tego nie rób. To bluźnierstwo. Jeśli jakiś mistrz zechce z tobą rozmawiać, sam się do ciebie odezwie. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Ta? Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, to jest dobre ziele pytanie, rośnie tak? wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Ale ta lupa jest OP. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu, pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego tak ziela widać, wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je tak jest jasne. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Szczerze? Opowiedz mi o tutejszych kastach. To nie wyglądają jak w więzieniach. Chłopy pewnie... To niezwykle potężni. Chłopy jak wyjdą, skoro obozu. To jest więzienie, to jak Strażnicy wyjdą, to pewnie zostaną dojechani, nie? Siłę bo są więźniami, więc pójdą do jakichś tych. Funkcjonują w idealnej jakichś harmonii. Klatek. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru,
ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Chciałbym zostać członkiem bractwa. Chyba tutaj jest najłatwiej się dostać. Możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalom. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Dobra, no raczej nie chcemy zostać jednym z nich. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Pokaż mi, jak dojść. To jest dwuznaczne bardzo. Co, on pójdzie z nami? Co on robi? Ja miał nam pokazać, jak dojść. W sensie do jakiegoś miejsca. Ale chyba się nie pali do tego za bardzo. No dobra, jakieś pozycje bojowe zajęliśmy jakimś przyciskiem. Oj. No. Czy jest to jakaś skrzynka? Nie ma skrzynki. To nawet nie wchodzimy, bo to nie ma co. O, zapis i lecimy dalej. No dobra, jak jest tu patelnia, nie wiem ile mam tego mięsa do przesmażenia, ale raczej to nie będzie w sumie długo, to przyklikam, no. Zaraz się okaże, że pewnie tego mięsa jest 50, w sumie nie zwróciłem na to uwagi. Ale piękna pogoda dzisiaj. Także tak, no. Eleganckie. O, dobra, easy. No, nie wiem ile było tego mięsa, ale wiem, że na pewno jak będę chciał sprzedać to mięso, to sprzedam je drożej, jak będzie usmażone. A to się tylko liczy. Biznes jest biznes. Prosta piła, tak? Nowicjusz. Hej, ty! Chatki do jebania, ale... Ty, a oni tu nic nie mają, ty. O, gdzie tu jakieś skrzyneczki macie? Mądra decyzja. Nowicjusze. Nie masz tu czego szukać. Nie no, dawaj fajkę wodną. Bez i. Szybko się uczysz. Nie, o kurwa, przepraszam. Schowaj. Super, ma pan kusę. Chciałem powiedzieć. Masz szczęście. Nyras. Pogadajmy z Nyrasem. Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście, ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. I co wtedy mówi? Śniący wskazuje nam jedyną słuszną drogę, ale niewierny nigdy tego nie zrozumie. Hej, mój, hej, powiem wam tak. Szczęście. No, ale tu mają biedę. Oni tu kurwa nic nie mają. Nic. Hej, ty. Że w ogóle nic. Mają łóżko i co, ja przeszłem. Ja tyle tu przyszedłem, żeby ich okraść. A tu się okazuje, gościu, że nie mogę ich okraść. No, to jest kurwa przykra informacja. Przykra. Cześć, jestem tu. Tam już gardło boli. Tyle co przegadałem chyba przez te. Niech śniący będzie z tobą. A, to są te, dobra, amigos. Tyle co przegadałem przez te ostatnie dni, to powiem wam, no... Dawno tyle nie gadałem. To teraz. Dobra. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chmurka została zapuszczona. Kurwa, ale gdzie ja znajdę skrzynki?
Nie, no to nie może być tak, że ja sobie tu będę chodził i tu żadnej skrzynki nie ma, no. I co? A w ogóle oni krzyczą, że hej, wynoś się, jak oni kurwa nie mają nawet, ja nie wiem co mam im ukraść, kurwa, materac. Chłopy się boją, że im ukradnę, kurwa, statuetkę. I krzyczą. Co oni tak krzyczą? Domy z jakiejś, kurwa, to są jakieś szopy takie. To ci drąży, hey. Że mam, o, hej, hej. Hej, hej. Jakieś piosenka była. To jest, rozumiem, jakieś inne wyjście, czy coś takiego, tak? No tam coś jest, możemy tam pójść. Trinskotików się jakiś wężem chyba walczyło z... O nie, 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 nie. O, dobrze. Jakimś wielkim wężem bagiennym się walczyło. O, możemy sobie pozbierać bagienne ziele normalnie? Proste, że chyba tak. A tu w ogóle będzie chyba okej. Okay. Coś kojarzy to miejsce, coś kojarzy, no. Za bardzo otwarty mają ten obóz. Podoba mi się ten obóz, tylko nic tu nie ma, kurwa. Żadnej rzeczy nie mają. Jakby tylko mieli więcej skrzynek, to może bym tu dołączył. Ale oni to tacy mnisi, co nie? Że za bardzo nie mają za dużo rzeczy. Dobra, pogadajmy sobie z tym. A nie. To nic za bardzo nie ma nam widać do powiedzenia. A właśnie kojarzyłem, tu kojarzyłem jakiegoś kolesia, co właśnie miał coś do powiedzenia. To może ten. O. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Baal Nedbek. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Tak, tak. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Wydaje mi się, że to też tak. Aczkolwiek zapiszę jeszcze, może ma coś ciekawszego do powiedzenia, czy nie? Tylko uważaj, żebyś nie skrzywdził moich kochanych drzew. Boga. O, no właśnie, coś kojarzyłem. Widzicie, tam jest wąż. Wążeczny, tu, jest niebezpieczny. Jest tam, nie wiem na ile jest silny ten wąż, ale wydaje mi się, że jest giga. Że to już trzeba się tutaj ubezpieczyć w odpowiedni oręż. Oraz w odpowiednią zbroję. Aczkolwiek może uda nam się tutaj przemknąć do tego domku i zobaczyć, czy jest tam może coś ciekawego. Kurwa, to chyba nie jest domek niestety. A jest domek jednak. Ty, a ty kurwa, co robisz, amigo? On chyba przestraszony jakiś. To jakiś chyba deserter jest, co se zamieszkał tutaj. Tak mi się coś wydaje. Ty, gdzie chłopizie tam? Kurwa, tam, kurwa, co on robi? Nie no, muszę to obejrzeć, co on odpierdala? Dobra, idziemy stąd. Tylko żeby po kolei wszystkie domki odwiedzić, to musimy iść w jakiejś takiej harmonii, tak powoli przemierzać, żeby się nie zgubić. Wiecie, no domki same się nie okradną, prawda? No dobra, udało się. Już czułem, jak umieram. Absolutnie nic. Tu już chyba byliśmy, co nie? Tu nowicjusz, dobra. Wydaje mi się, że tu byliśmy. Na drzewa można jakoś wejść. Czy tam będzie coś ciekawego? Możliwe, no. Ale to zaraz ogarniemy. Najpierw ogarnijmy dół po prostu.
Poszukajmy jeszcze może kilka interesujących ludzi. Może takowi się gdzieś tutaj znajdą. Na to, co mówisz, przy ludzie zawsze gadają. No, na razie stary obóz kupił mnie mocniej, to muszę przyznać. Może nowy też być fajny, tylko no nie wiem jak tam dojść. Nic. No, w każdym domku nic nie ma? Hej, ty! Mądra decyzja. Jeśli myślisz, że... Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Jestem prześwietlony, Jezus Maria. A nie będę zmieniał kamerki, bo w przeciwieństwie teraz zawsze jak zmieniam, to się po prostu wywala gra i istnieje szansa, że się po prostu wywali gra, a ponadto zmienia się na pulpit i tak. Przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Myślałem, że to się skończyło już kiedyś, dawno. Te sprawy załatwiały. A tobie udało się kiedyś stanąć niestety przed obliczem właśnie Gothic WBS nie da, nie wiem dlaczego, ale nie da się przejąć jakby okienka Gothica. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na jako moim gry, zdaniu. Jako okna w ogóle się nie da, więc muszę po prostu nagrywać pulpit, co nie? Natychmiast trafiają do guru, więc jeżeli mi się wywala, no to wy też widzicie jak się wywala, co nie? Odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Chciałbym dołączyć do waszych... Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Chyba nie. Nie. W takim razie idź do niego i odbierz swoją dzienną rację. Jeśli dasz mi całe ziele, które od niego otrzymasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. Możesz iść we wszystko. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Miał być mrok północy, a nie jakaś trawa. Przynieś... Jak miał ten koleś? Bo już zapomniałem kompletnie. Hej, ty! Dobra, myślę, że... O, jakiś Melvin. On nie... No... Cześć. Nie jesteś z tego obozu, nie wygląda prawda? Przynajmniej. Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Dusty. Kojarzę. Znam Dustego. Zamieniliśmy kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił nie idąc ze mną. Życie w bractwie jest 100 razy lepsze od ciągłego użerania się ze strażnikami ze starego obozu. Nie omieszkam mu tego powtórzyć. Kto co woli? No tutaj taka chillera i utopia. Zdecydowanie. To są dwa słowa... Nie powinien. Najważniejsze chyba tutaj. Stąd przyszliśmy. Zapiszmy grę. 48 minut już minęło. Cholera. W tej grze to tak szybko czas mija, że... Jasny gwint. Więc wydaje mi się, że resztę obozu będziemy musieli niestety zwiedzić w kolejnym odcinku. Pogadajmy jeszcze chwilę. Tak, ale żeby... No, ale Talas sobie, że... Buszka i tak chyba nie chce z nami gadać, o. Niestety... Czy tam na górze jest jakaś super interesująca osoba? Zobaczymy. Poświęćmy te 10 sekund. Siema. No nie bardzo. Proszę, powiedz, tak? No, git. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie masz racji. To się chyba nigdy nie skończy. No tu mnie raczej nie wpuszczą. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem guru. Jeszcze jeden krok. A będzie po... Klasyk. Klasyk gier. O, muszę sobie psiknąć. Nie powinieneś wierzyć we wszystko.
Dobra. O, w ogóle mogę wam sprzedać tipa. To jest super tip. Jeżeli chcecie psiknąć, a jesteście w jakiejś sytuacji, w której nie możecie psiknąć, nie wiem, albo nie chcecie, bo jest cisza, nie, piszesz sprawdzian, test, maturę. Wiadomo, że każdy se psiknie, kasznie, nie, ale jakby jeżeli nie chcesz, bo nie wiem, bo czujesz, że masz zatkany nos, że jesz coś, nie, że zaraz wszystko wyplujesz, to polecam wam sztuczkę, którą sam opatentowałem. Mianowicie, jeżeli chcecie psiknąć, zamykacie nos, okej? Okay? Jak zatkacie nos i przytrzymacie wystarczająco długo, to nawet chwilę przed psiknięciem jesteście w stanie od buta anulować psiknięcie. Taki poszczam, taka tutaj, taki tip, polecam. Dobra, to są jakieś amigosy, co tylko zrobiłem. Jakbym siebie widział. Kurwa, no to halo, same nowicjusze, nic w domach. No come on, co jest grane? A widzicie, a może jest hierarchia jest tak ustawiona, że tym wyżej, tym jakby większe szychy tutaj. Tym wyżej, tym więksi szefowie. To jest w ogóle może. O cholera jasna, nawet nie wiedziałem o tym. Znam jakieś jezioro wielkie, okej. Okay. O, Harlock. No niestety z Harlockiem nie możemy sobie porozmawiać na żaden temat. Chodź bliżej! Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Lepiej się do tego nie mieszać. Co to za prezent? To mrok nocy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna... Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Dostałeś już dziś swoją porcję. Dobra. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Tak, chcę coś sprzedać. Ile masz? 237 siana. I dajesz, mówisz, dużo amigo, dajesz za ziela, tak? On chyba, nie wiem, czy to tak działa, w sensie, że u innych dostanę mniej za ziela. No powiedzmy, dobra. Oddajmy mu te ziela uzdrawiające. W końcu się tym zajmuje, co nie? Twardzień. On nawę mamy. W sumie nie jest mu to za bardzo aktualnie potrzebne. To możemy mu opylić. Dobra, to zrobimy tak. Te kilka rudy to już walisz. Pyk. Przyjmij. Jessa. Dobra, mamy ten. Hej, ty! Ten mrok północy do tego kolesia, więc może od razu tam po prostu pójdziemy. Ja chyba pamiętam, gdzie to było. To było, wydaje mi się, że tutaj po prawo gdzieś od razu. Bo możemy z tym gościem porozmawiać. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety, nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale my z nim nie rozmawialiśmy? Wciąż nie mamy dość wydzieliny. A wiecie, ja go spotkałem wychodząc z kopalni, może w samej kopalni jak był ten, to ja go spotkałem, no. Ale jak jeszcze wychodziłem z kopalni, to też był ten amigo, no, pamiętam. Dobra, bo się zacząłem kurwa gubić niestety. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. Czekaj, tu co się dzieje. Dobra, idziemy, tylko oddam ten, a resztę po prostu zwiedzimy sobie w kolejnym odcinku. Tylko nie jestem do końca pewien, czy dobrze idę. To był chyba ten, co? Tak. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Yep. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. No. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu.
Baal-Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa... Proste, że... Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. Nie było zbyt mądre. Jak Balkadar wprowadza no... Jeśli tylko... Dobra, to... To tyle. Widzimy się dzisiaj, w każdym razie odcinki są o 16 i 18, więc albo dzisiaj, albo jutro, zależy, która, o której pojawi się ten odcinek. Przypominam o łapkach w górę, komentarzach, o wpadnięciu na Instagrama, o zostawieniu subskrypcji i mam też kanał blogowy, na który zapraszam na dole. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy, pa pa.